Witam Was na moim kolejnym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o roślinności, jaka znajduje się na działce. Tak, chciałem ten temat poruszyć, wymienić się z Wami doświadczeniami jakimiś, żebyście też opisali, co u Was rośnie, jak rośnie, co robicie, żeby lepiej rosło, jakie choroby itp. itd. Także posiałem tutaj, możecie zauważyć, trawę na tym szambie, bo to już nie będzie nic wyruszane, zasypane jest. Wszystko no, trzeba podlewać tą trawę, tak? Przejdźmy dalej, co Wam jeszcze chcę pokazać. Może być mnie słabo słychać. Po jednej stronie są tu jeszcze szmaragdy. Były kupowane na około 2 lat temu, mniej więcej, plus minus. Około metra miały, nie wiem, 80 metrów, no ale tutaj możecie zobaczyć, że te kasztany, chociaż są piękne. Cała aleja jest około kilometr albo i więcej. No, wyleciały te tuje, tak? Możecie tutaj zobaczyć od początku do tego słupka, tak? I wylatują. Dokupuję tu, ale nie ma sensu dokupować. Tutaj niestety te kasztany piłują, wodę biorą po prostu z tego, z deszczu, jaki cień dają. Te tuje nie radzą sobie. Do tego słupka, do drugiego słupka będę musiał usunąć te tuje i po prostu nie dokupywać. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dosyć słabo tutaj tuje rosną, aczkolwiek słabo. Niektóre lepiej, niektóre gorzej, gdyż sąsiad tutaj też pryska i po prostu wiele razy były sytuacje, że nawóz poleciał na te tuje. Wiele razy oprysk różny, tak, i niektóre tuje głupieją, z tych tuj rosną jak rosną, tak, po opryskaniu po prostu skarlały, tak, no. Nawóz zostaje na tych igiełkach, tak, i jak deszcz popada na nie i po prostu pali je. Nikt tego nie podważy. Tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć, że zrobili te ogrodzenie, tak, jeszcze muszę pomalować. Dobrze jest to zrobione, wykonane. Zobaczcie, naprostowane, połączona siatka. Prawdziwy fachowiec to robił, tak. No i zobaczcie, jak to rośnie. Niektóre tu bardzo dobrze rosną, niektóre słabiej wylatują, nie wiem, o czego to zależy. No mówię, tak, były pryskane, nawożone nawozem rolniczym i przypaliło je na pewno. Czy tu też gorsza ziemia też tu jest niż tam na drugiej działce, co mamy, tak? Tam rosną wszystkie tuje po nawet po pół metra na rok, tak? A tutaj męczą się, w cudzysłowie, powiedzmy to. Tu jest oczywiście nawożone tutaj przeze mnie specjalnym nawozem Florowit. Kupiłem, ale w tym roku kupiłem Substral Osmokot 15 kg za 340 zł. Najdroższy, najlepszy nawóz, jaki jest, tak? Podsypałem tutaj, on cały rok trzeba. Trzyma, nie trzeba dwa razy sypać. Także niech mają jak najlepiej, no. Co mogę jeszcze powiedzieć Wam wszystkim? Tutaj jest jakaś dobra ziemia, ale taka tłusta, bo te tuje nie podchodzi. Zobaczcie. Sucho jest, jak nie wiem, tak, podlewam je około raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jak nie pada. Na pewno jakbym co kilka dni je podlewał, by dużo lepiej rosły, ale to niewykonalne i szkoda wody, tak, nie można tak też robić. Oczywiście przycinam je, żeby się nie roztapierzały, tak, bo na boki lecą, wszystkie takie fikoły się robią. No, steruję nimi trochę, tak, nie powinienem sterować, powinien normalnie rosnąć, ale steruję nimi delikatnie. Jest to około 70 tych tu już szmaragd. Zobaczcie, tutaj trochę słabo rosną, 3 rośnie, a tutaj piękny kolor jest zielony. Tam tak samo piękny kolor zielony. Tutaj poprzycinałem, rosną jak rosną. Tutaj są 4 zwykłe świerki. Oczywiście w tych tujach bardzo się cieszę, jest bardzo dużo gniazd ptaszków różnych. Nie są to wróble, tylko inne gatunki. Także po tej stronie mamy szmaragdy. Kilkadziesiąt od strony buraków, od drugiej strony, od strony trawy mamy około 50 tujek Yellow Ribbon, tak się nazywają, były kupowane około też metra miały, teraz mają 1,70-1,80 m, tak, przyrost około 30 cm na rok, jak nie lepiej, jak nie 40. Co mogę jeszcze powiedzieć? U nas w okolicy nigdzie takich nie ma, tak? Są, ale malutkie, nie wiem, w doniczkach. Takie większe musiałem jechać busem
Japonię ponad 200 km. Też sporo kosztowały, ale chciałem takie i po prostu gdzie by nie było, czy w górach, czy to bym panie pojechał i je przywiózł i je wsadził. Taki był zamysł, także zobaczcie, od tej strony tak się prezentuje pięknie. No i jeszcze z jednej strony mamy tujki. Pięknie to wygląda naprawdę. Z jednej strony jeszcze tutaj jest skrzynka i z tej strony najlepiej tu je rosną. Jest najlepsza ziemia, podejrzewam. Najwięcej wilgoci trzyma, tam jest dołek, gdzie te wszystkie tu je w rogu się schodzą, gdzie to słabo rosną. To są takie stare tu je. Nie powiem wam nazwy, nie pamiętam. Aureo Sfita czy coś takiego, nie wiem, nie mam tej kartki przy sobie. Ale chodzi o to, że tych tu i nigdzie się nie dostanie. To jest stara odmiana, co kilkadziesiąt lat temu była i już jej nie sprzedają teraz nigdzie. Kupiłem ją też, je też około metra miały, około 70-80 sztuk tu jest. Od takiego pana co na AliExpress po 11 zł czy po 10 za grosze. Po prostu likwidował plantację. Zobaczcie, jak tu jest idealne co na żywo było. Teraz mają około 2 metry. Około 40-50 cm przyrost na rok jest. Bardzo dobrze rosną i po prostu jakąś ścianę z nich stworzę. Jestem mega z nich zadowolony. To są najlepsze tu jej kolory. Kolorowe robią. Mega przyrost mają. Co mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj sąsiada wziąłem, nająłem. Ładowarko rozrównał po tym wszystkim pokopaniu i po wodzie. No i została posiana tutaj z wielu łąka kwietna, jak to zwykle robię. I słoneczniki ozdobne i kilka słoneczników takich normalnych, jadalnych, tak? No i co, zobaczcie. Także dzięki bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jak dbacie o swoje drzewka. O tu je, co mogę jeszcze lepiej zrobić. Subskrybujcie, komentujcie, cześć, trzymajcie się.